Cześć, witajcie na najnowszym vlogu na kanale Agrozakrzewscy. Dzisiaj, jak sami możecie zobaczyć, i tak jak już wcześniej Was uprzedzałem, testujemy Fenda 939 wraz tutaj z naszym Bednarem Terlandem. Tutaj możecie zobaczyć właśnie. I tutaj mamy przyjemność właśnie testować ciągnik dzięki uprzejmości firmy Agrotechnik Tefiły, której właśnie dziękujemy za możliwość przetestowania tutaj takiej maszyny. I możemy tak naprawdę porównać sobie do naszego 8R. Tak naprawdę ta sama moc, gabaryt jest podobny. Wagą tam się trochę różnią. I tutaj właśnie chciałbym Wam pokazać go w środku, jego możliwości, bo naprawdę tych możliwości w tym ciągniku nie brakuje. I naprawdę chciałem Wam też pokazać moje jakby wrażenia, pierwsze wrażenia w sumie z podłokietnikiem Fend One. Także myślę, bez zbędnego przedłużania, to zapraszam Was do środka i coś nieco Wam opowiem, co się w nim dzieje w środku. Dobrze, także cześć, witajcie już tutaj w kabinie ciągnika. Tutaj właśnie, jak sami możecie zobaczyć, ciągałem Bednara Terlanda na 35 cm. I pierwsze właśnie, co chciałem omówić w tym ciągniku, to podłokietnik Fend One. Czyli tutaj, jak sami możecie właśnie zobaczyć, tutaj ten joystick, no, tak naprawdę moim zdaniem tu dosyć fajnie leży w ręku. To jest, ten joystick jest bardzo dobrze wyprofilowany, tutaj możecie zobaczyć pod rękę. Także bardzo fajnie to leży w ręku i tutaj mamy dostęp tak naprawdę bez odrywania ręki, tutaj mamy dostęp do tych przycisków. To też jest dosyć fajne. No i tutaj mamy te przyciski, wszystkie są programowalne. Możecie na przykład, nie wiem, zobaczyć, blokujemy go najpierw sobie i damy, zamiast żółtej hydrauliki damy sobie niebieską i patrzcie, przesuwamy i zobaczcie, i ustawiliśmy niebieską funkcję i damy znowu żółtą, ponieważ mam przypisane ustalanie głębokości na żółtej hydraulice i tak to właśnie działa, też jest to fajnie rozwiązane. Oczywiście tutaj chciałem też powiedzieć, że możemy przypisać też do tego joysticka funkcję, czyli tak samo jak tak naprawdę jak to jest w żądlirze. Też mój, w sumie jest to mój pierwszy kontakt właśnie tutaj z Fend One'em. Także nie do końca jeszcze jest tutaj mi wszystko wiadome, ale naprawdę tak po przejechaniu kilku motogodzin wydaje się to wszystko takie już logiczne i naprawdę przemyślane tutaj w konstrukcji. Tutaj możecie zobaczyć właśnie, na tym wyświetlaczu sobie odpaliłem nawigację, a na tym inne pozostałe funkcje. Tutaj możecie zobaczyć, wciskamy, opuszcza nam się, rzucamy tempomat tutaj przesunięciem właśnie w prawo. Tutaj tak samo mam przypisane funkcje autotracka. Tutaj mam podnoszenie i opuszczanie tylnego podnośnika. Tutaj możecie zobaczyć, trochę nam się Terland przypycha. No czasem niestety właśnie występuje coś takiego, że po prostu jest nadmiar ziemi i ma problem to przerobić przez te właśnie wały z tyłu. Te wały zagęszczające. No i tak samo tutaj możemy też mieć panel nawigacji, co też jest moim zdaniem dosyć fajne. Aczkolwiek ja sobie ustawiłem tak, że po prostu tu mam nawigację, tutaj wiadomo, możemy przesunąć i coś innego na przykład sobie włączyć. O właśnie, i tutaj chciałbym od razu zacząć od tej rzeczy też. O VarioGripie. Ten ciągnik jest właśnie wyposażony w system VarioGrip. Jeśli ktoś nie wie właśnie, co to jest, jest to po prostu system po prostu spuszczania powietrza. Możemy sobie ustawić, czy tutaj jesteśmy na drodze, czy na polu. A aktualnie jeżdżę na wyższym ciśnieniu, czyli te 1,5 bara. A tutaj na system polowy jest ustawiony 1,1 bara. I tutaj zauważyliśmy tak naprawdę różnicę po spuszczaniu tego powietrza. Już na tej działce, po prostu tego nie robiłem, ponieważ wiadomo, jest to czas, w którym ciągnik musi spuścić powietrze. I tak samo musi później je napompować. O, tutaj mamy małą działkę, więc myślę, po prostu bez sensu było akurat na tej działce spuszczać. Aczkolwiek mieliśmy tam, robiliśmy też większą działkę tym ciągnikiem i spuściliśmy. Na początku objechaliśmy pole dookoła, zobaczyć jak to po prostu będzie na tym 1,5 bara, a później spuściliśmy to powietrze do 1,1 bara i naprawdę było czuć różnicę tutaj
oczywiście w pozytywnym względzie. Ten uciąg naprawdę się poprawił. No a tutaj właśnie chciałbym też zaznaczyć, że ciągnik ma opony z tyłu 750. To znacząco, myślę, wpływa na jego trakcję. I tutaj mamy do czynienia z silnikiem 9-litrowym Mana o mocy 390 koni. I myślę, że właśnie te konie nie do końca zostaną przełożone na tą glebę, ponieważ z tyłu mamy oponę 750. A wiadomo, ta opona nie przełoży właśnie tej całej mocy na ziemię, po prostu przy takich oponach. Aczkolwiek jest to też plus, akurat te opony w transport. 750, wiadomo, nie szkoda ich tak jak 900. Także wszystko zależy tak naprawdę, do czego jest ten ciągnik u nas przeznaczony. Tutaj wszystko mamy przypisane na jednym joysticku. Zobaczcie, tutaj joystick w lewo. I tutaj zmienia nam kierunek jazdy. Jest to wszystko dosyć czytelne. Możecie tutaj zobaczyć, że pokazuje nam. I tak samo możemy znowu wykonać, że joystick w lewo i zmienia nam po prostu kierunek jazdy. Uprawiamy już tutaj pod kukurydzę. Wiadomo, jeszcze pójdzie tutaj agregat uprawowo-siewny. I później będzie właśnie siew kukurydzy. To już będzie naprawdę niedługo. Też Wam na pewno coś właśnie z tego wstawię. I myślę, że tutaj jeszcze chciałem omówić pewne funkcje, których po prostu nie ustawiałem, a ciągnik jest w to wyposażony. Mianowicie możemy ustawić tutaj funkcję autozawracania. Ciągnik jest wyposażony właśnie w to, ale tu ze względu, że to już jest mniejsza działka i też nie chciałem się bawić, a zależy też mi na czasie i też chciałem dla Was nagrać odcinek, już się po prostu w to nie bawiłem. Możecie zobaczyć, też jest ciągnik wyposażony w kamerę. I ta kamera akurat moim zdaniem ma sens, bo jak sami możecie zobaczyć, tutaj jest słaba dosyć widoczność naprzód. I nie widzimy, co się dzieje tak naprawdę tutaj przy podczepianiu obciążnika, czy czego innego po prostu sprzętu. A tutaj możecie zobaczyć, że ta widoczność przy podczepianiu jest naprawdę dobra. To jest, myślę, ta kamera też jest na plus. I tutaj same te jakby te menu, ten wyświetlacz bardzo mi się spodobał, tutaj możecie zobaczyć, jak on fajnie, płynnie chodzi. No i ciągnik właśnie ma bardzo dużo fajnych opcji, aczkolwiek myślę, że nie byłbym w stanie po prostu tutaj wszystkich opcji opisać, bo ten materiał byłby ekstremalnie długi. Też tak naprawdę nie miałem styczności na codziennie po prostu tutaj z podłokietnikiem Fend One, także nie do końca jeszcze wiem wszystko, gdzie się znajduje. Ale same menu chciałem tutaj powiedzieć, że jest bardzo na plus. Jest dosyć czytelne i tak naprawdę po dłuższym czasie tej pracy można się tak naprawdę dosyć szybko przyzwyczaić. Jest to wszystko tak intuicyjnie zrobione. Także moim zdaniem tutaj wielki plus dla Fenda. Zatem właśnie podłokietnik Fend One. Jest naprawdę wszystko fajnie rozwiązane. Do ciągnika odnośnie tego, że ciągnik tutaj ma moc 390 koni i naprawdę mu tej mocy nie brakuje, ale tutaj jasno można właśnie zobaczyć, że brakuje mu po prostu tej trakcji na oponach 750, nie jest w stanie do końca przenieść tej trakcji na glebę i po prostu zrywa tą trakcję, co tutaj możecie zobaczyć. To tutaj w aktualnej chwili akurat ma 0% utraty trakcji, ale po prostu gdy trafia na bardziej tutaj zbitą ziemię, a tutaj jeśli chodzi o pole po kukurydzy na kiszonkę, no ta gleba jest dosyć mocno zbita, także trafiają się takie momenty, ścieżki zjeżdżone bardziej i tutaj akurat dosyć mocno czuję, że ta gleba jest zjeżdżona. I tutaj tak podsumowując już ten odcinek, bo myślę, będziemy się tutaj właśnie zbliżać do końca tego odcinka, chciałbym powiedzieć, że ciągnik jest naprawdę mega wygodny. Jest tutaj wszystko fajnie zrobione w nim i jest bardzo przemyślany. Też myślę, że w przyszłości może będziemy właśnie takiego też rozważać. Wiadomo, teraz wjechał do nas tak naprawdę nowy John Deere, ale myślę, że to też jedno drugiemu nie przeszkadza. Dla takiego Fenda znalazłoby się u nas miejsce w gospodarstwie. Ale myślę właśnie na tych oponach, na 750-kach byłby on właśnie dobry dla naszego gospodarstwa, ponieważ mamy właśnie tego 8R na 900,
tamten byłby bardziej w uprawę, a ten do właśnie takich cięższych zadań transportowych, kto wie, może zobaczymy u nas jakoś niedługo większą przyczepę, też do ciągania, ale też, też są beczki. Beczki też wiadomo, tego towaru trochę przewożą. I tutaj na koniec odcinka chciałem właśnie powiedzieć Wam, że te moje odczucia związane właśnie z tym ciągnikiem, z marką Vogel Fendt i z tą serią 900 są bardzo pozytywne. Już nieraz właśnie mówiłem, że tej seria Fenda 900 bardzo mi się podoba. No a tutaj jeszcze nie miałem właśnie, dosyć sceptycznie byłem nastawiony wtedy do samego podwykietnika Fend One, a tutaj naprawdę mogę go godnie polecić. Jest naprawdę wygodny i tutaj ładnie leży w ręku. I jest wszystko tak naprawdę tutaj ergonomicznie rozłożone, że mamy tutaj dostęp do wszystkich przycisków. Tutaj możecie zobaczyć, że robimy teraz na głębokość 30 cm. Tutaj ma 1200 obrotów i jedzie 10 km na godzinę, czyli na zadaną prędkość, którą mu po prostu zadałem. Myślę, że będziemy już tutaj zmierzać do końca odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, że wytrwaliście do końca. Też nie chciałbym, żeby ten materiał był jakiś ekstremalnie długi. Tutaj w sumie już kończymy też działkę, jak możecie zobaczyć tutaj też. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie w postaci suba oraz komentarza, że film Wam się spodobał i podzielicie się swoją opinią, co sądzicie właśnie o takim vlogu, albo co po prostu sądzicie też o marce Fendt i jakie macie z nią tej do czynienia i swoje opinie właśnie na temat tego. Także z mojej strony to już będzie wszystko. Bardzo, bardzo Wam dziękuję tutaj za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Także do zobaczenia w następnym filmie.